Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli podobają wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, by być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mój kanał. W dzisiejszym materiale przeniesiemy się ponownie do uniwersum obcego, gdyż chciałem przedstawić wam kolejną wyciętą i zmodyfikowaną scenę z filmu Prometeusz. W szeroko dostępnej kinowej wersji tej produkcji, gdy Elizabeth przeszukiwała kapsułę ratunkową zniszczonego statku Prometeusz, Dawid poinformował ją, że ma uciekać, gdyż inżynier opuścił swój statek i idzie ją zneutralizować. Widzimy wtedy, jak podnosi ona siekierę, a do kapsuły wkracza i następnie rusza w stronę Elizabeth, zdenerwowany inżynier, który bezpośrednio rzuca się na nią, by ostatecznie skończyć w objęciach Trylobita, uwięzionego w centrum medycznym. Początkowo ten motyw był znacznie bardziej rozbudowany, gdyż Elizabeth po wejściu do kapsuły ratunkowej, oprócz zdobycia siekiery i zapasów, zdążyła eksplorować zniszczony pokój wypoczynkowy, uzupełnić płyny i podać sobie leki. Dopiero wtedy Dawid poinformował ją, że inżynier ruszył w jej kierunku. Zanim jednak do tego doszło, Shaw zdążyła ukryć się wraz z siekierą, a my mogliśmy obserwować inżyniera, który spokojnym krokiem wkroczył do ludzkiego statku. Był on widocznie zaciekawiony otaczającą go technologią, gdyż rozglądał się naokoło, analizując wszystko, co go otacza. Nie miał on bowiem wcześniej do czynienia z ludźmi, dlatego był mocno zaintrygowany. W tle tych wydarzeń Elizabeth przedzierała się między stołami, a inżynier finalnie podszedł do centrum rekreacyjnego. Zaciekawił go tam kryształowy żyrandol nad stołem, który wybrzmiewał dźwiękami uderzających o siebie fragmentów konstrukcji. Następnie Space Jockey skierował swe kroki do wciąż działającej wizualnej ściany, gdzie była przedstawiona dziewczyna grająca na skrzypcach. Patrząc w jej stronę był zszokowany, wyciągnął nawet przed siebie dłoń, jakby próbował dotknąć tego, co zobaczył przed sobą. Scenę kontemplacji przerwał jednak Dawid, który ponownie próbował skontaktować się z Elizabeth. Wtedy to inżynier zobaczył ją ukrywającą się za stołem, a następnie rozpoczął się ich pojedynek. Shaw, wycofując się do innych pomieszczeń, nieustannie wymachiwała toporem, którym kilkukrotnie trafiła inżyniera w nogę i korpus. Finalnie uciekając przed Space Jockeyem, została przez niego złapana, po czym inżynier cisnął nią o ścianę, gdzie znajdował się pulpit sterujący drzwiami do centrum medycznego. Duszona zdoła odblokować drzwi, a inżynier został złapany mackami Trylobita. Istotną zmianą w tej scenie była również sama poparzona twarz inżyniera, gdyż w kinowej wersji miał on już ją uszkodzoną podczas szarży na Elizabeth, a w wyciętej scenie dopiero kontakt z kwasem Trylobita spowodował poparzenie twarzy inżyniera. Jak więc widzicie, film Prometeusz w pełnej swojej krasie miałby znacznie więcej sensu. Szkoda, że 28 scen zostało końcowo usuniętych i zaserwowano nam zjadliwą papkę, aby przeciętny zjadacz chleba wyszedł zadowolony z kina. Standardowo, jeśli chcecie, abym przygotował kolejne takie materiały, dajcie mi znać w komentarzu pod filmem. Trzymajcie się, cześć!